fatalna informacja. No nie można żerować na wszystkim, jakby to zarobić. Jest poważna tragedia, byśmy zastanowić, co zrobić, do tragedii nie dochodziło. Natomiast najgłupszym rozwiązaniem byłoby ubezpieczyć, każdemu dać broń. No swoje się nie muszą bronić, no na miły bok. Ja byłem, wie pan, w młodości bokserem. Jak wchodziłem na ring, to musiałem się liczyć z tym, że mogę dostać wstrząsu mózgu. No bo to było ryzyko tegoż sportu. Tak samo każdy poseł. No nie może się odgrodzić krato, barierą. Musi rozmawiać z wyborcami. Różni przychodzą ludzie. Trzeba to szanować. Natomiast nie może poseł mieć broni i bronić się przed swoimi wyborcami, bo to doszło do jakichś absurdów.